mój Boże, Jumpscare muzyka. No, not the Jumpscare muzyka, cześć Sylwia. Muszę sobie poustawiać tylko real quick rzeczy i będzie. A, chyba wiem nawet dlaczego ten, dlaczego mi się ustawienia zdecydowały. Bo ostatnio nieco powiększałem okienko, żeby gra była większa, jeżeli dobrze pamiętam. No, bardzo fajnie tak jest. Swoją drogą, jak zwykle nie mam kamerki, bo kamerka losowo stwierdza, że będzie działać trochę, ale nie do końca, także... Jeszcze trochę i stanę się pełen YouTuberem, czy jak tam się ładnie nazywa. Że zamiast kamerki będę po prostu wrzucał tego, wrzucał jakiś obrazek. I będzie to miało więcej sensu stabilnościowo, przysięgam. Dobra, co my tu mamy? Cześć, Sebastian, witam, witam. A inne kanały również ubiegają się prawo do wyznaczenia kandydata na króla. Musi pokonać interesa przy tym żadnego z bohaterów. O mój Boże. Żadnego z bohaterów, to mi się nie podoba. Którzy towarzyszą ci od początku od koni, kilka zostaną przeniesieni do następnej misji. Poziom doświadczenia jest ograniczony do 30. A co mi się najbardziej opłaca? Albo grota, albo 500 klopów, mi się wydaje. Bo mamy już miarę rozwiniętego bohatera, więc plus 2 do wszystkich statów nie jest aż tak przydatne. Zależy od tego, z czym startujemy. Wydaje mi się, że tylko będą najsilniejsze. Podczas festiwalu życia, ci co popełnią... Pierwsza misja w sutni grywalnej okropne. Co cię tam skrzywdziło? A jeśli zostaną... Aż się boję. Sami muszą odebrać sobie życie. Imbi, to jesteś tak przyzwyczajony do posiadania z innego bohatera, że teraz ciężko ci się gra bez tego. Rozpoczął się trzeci test. Przeciwko tobie stanęło trzech przeciwników, każdy sprawdzony w bitwie niezwykle silny. Każdy przebył te same testy co ty. Jeśli ich pokonasz, dojesz udowodnić swoją gotowość do wyzwania samego króla. Okej, czyli zaczynamy. O ja pierdolę. Ja już zapłakałem widząc to, co tutaj jest. Bardzo mi się to nie podoba. Tak bardzo mocno mi się to nie podoba generalnie. Bo moje miasto jest paskudnie niedorozwinięte na chwilę obecną. Zabiją? Powinny. Nice. Parę goblinów się straciło, a to nic nie szkodzi. Zastanawiam się, czy jestem w stanie jakoś od początku atakować. Czy raczej będę zmuszony grać bardziej pasywnie. Oho, podziemia. To już widzę, że mi się nie będzie podobać. Ja na początku dużo złota, zwłaszcza, że widziałem, że moje startowe miasto ma delikatnie rzecz ujmując problem, jeżeli chodzi o zdobywanie zasobów. Jest 5 garnizonów, trzeba je bronić, tak jak stracimy 2, to już przegrywasz. Ty się w garnizonie strach ma, że na nie rzucowy gierz, to zawsze wygrywa, nie wyrabiając odbijaniem ich. A coś tam, jeżeli ich nie bronisz właściwie, czy to jest tak, że po prostu... Wrogowie zaczynają się nachodzić z każdej strony, czy... jak to działa? Dużo ważek... Czy ty masz jakieś spore sensowne? Teoretycznie tak. Zostałem, czy to jest do zrobienia. Wiecie co? AB 18. To się źle skończy. Ja tego pożałuję. Ja już widzę, że ja tego pożałuję. To nie jest do wygania. To kategorycznie nie jest do wygania. Yep. Dlatego wolałem zapisać. Bo myślałem, że może będzie jakiś mniejszy ten. Mniejszy oddział. Ale niestety nie tym razem. Dobra, jak tam misja się nazywa? Wojna klanów? Tak, wojna klanów. Dobra, to tego na razie nie bijemy, ale wydaje mi się, że coś powinniśmy znaleźć, co będzie do zgadnięcia. Monolit przejścia. Na szerokości nie ma, ponieważ sobie te garnizony i jeszcze przejmie chociaż dwa, to z automat... w ten deseń, o jedu. To brzmi paskudnie. Grupa behemotów, za to na pewno się nie zabieram. Zwłaszcza, że zazwyczaj w tego typu sytuacjach jest tak, że... Wrogowie atakują
zbyt dużej liczby miejsc naraz i przez to ciężko to jest ogarnąć. Mnóstwo uroków za to się nie zabiorę. Czy ty masz jakieś sensowne zaklęcia? Ty masz. A to jest Watacha z kolei. Watach się trochę boję. Na razie chyba pozbieram wszystko to, co w miarę luzem leży. Ja nie przygarnę darmowych goblinów trochę. Chyba była zbugowana. To już nie bardzo dobrze. Wiadomo, że tylko on teraz podejścia, zanim zniecie mnie ciepłe, którą jesteś. O ja nie jestem pchłą. Co wyga... O mój Boże. Żartowałem, ja jestem pchełką. Ja widzę, co tu się dzieje, to jestem pchłą. Piękny. Nie mam słowa, prawda? Nope. Ale tak. Ja to zdaję setkę, a wy macie po 5. To jest MS. Czy cyklopy powinny być w stanie chyba przeżyć wszystko? Mam tę nadzieję przynajmniej. To jest fajnie. Moje cyklopy dają radę na razie. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę wyglądało. Rycerze raczej nie chcę atakować. Mnóstwo uroków. Mnóstwo uroków powinno być do pobicia. Nie jestem pewien. Czy ty dasz radę z tego, że masz artylerię? Raczej nie. Bo urokowie nie powinni ostrzeić. Wydaje się, że nie ma sensu próbować. Masz pełnienie tego, że na północy ma jedno swoje miasto, na południu powinny granić zawodowane i też nie można przejść przed granicą. Daj na południe, więc musi mnie sama atakować. Hej. To co tam musisz zrobić w takim razie? Jaki jest cel misji? Jeżeli to AI cię musi atakować? Ha? To brzmi strasznie dziwnie. Dobra, zobaczymy, czy damy radę YOLO tej encyklopedii sobie poradzić. Miałbym nadzieję, że tak, ale też nie do końca w to wierzę. Dużo orków tu jest. Ogólnie widzę, że mam dużo budynków do jednostek jako tako. Co mnie dość ciekawi w sumie. Roki. Roki powinny być do pobicia. 150. A to znowu mógł być błąd. To mógł być duży błąd. Z drugiej strony, jak będę miał roki. To już powinno być nieco z górki. Lochy, znaczy najpierw większe, przedstawienie większe inferno. To brzmi jak standardowa ocena. Jeżeli chodzi o zamki, przynajmniej tak mając porównanie z trójki. No mam behemoty w czwartym dniu, no, nie będę narzekał. Klandega przysyła wiadomość. Gdy podasz się teraz, twoja śmierć będzie szybka i bezbolesna. Jeśli nie, przygotuj się na długie męczarnie. Bet. Ich jest więcej niż myślałem. I nie podoba mi się to. Wydawało mi się, że było coś, co działa na zaklęcia, że... Znaczy, nie, właśnie nie zaklęcia, tylko na ataki z dystansu. Ale może mi się wydaje. Dobra, niech atakują gobliny, to jest dla mnie lepsze nawet. I teraz strzałkami ich dobijemy. Cześć, Samurajo. Dobra, i pytanie, co jest tu w mieście? Parę orków. This is fine. I to miasto może mieć już ratusz, co jest dużym, ale to naprawdę bardzo dużym plusem. To dużym minusem jest to, jak dużo zostało mi armii, czyli wcale. Kilka dni wraca już powoli tam do miasta. To pewnie będzie Watacha Troglodytów. Powinna być do pobicia, bo
Balista jest bardzo słaba i zbalansowana. A, zobaczymy, czy się mylę, czy się nie mylę. Moje orki, nie! Zdałem sobie sprawę, że może wystąpić drobny problem. Ale zobaczymy. Base to może strzelać chyba bezpośrednim. A może. To jest fajne. To jest więcej niż fajne. A to opuszczone kopalnie zawsze co. Chciałem powiedzieć, że zawsze co kopalnia i złota, ale ewidentnie pierdolę głupoty. Bo ta kopalnia okazała się kopalnią klejnotów. Oh well. Dobrze, wie jest jak na przyszłość. Garnizon z behemotami. O tyle dobrze, że to oznacza, że nikt do nas za szybko nie przejdzie, a z drugiej strony my też nigdzie za szybko nie przejdziemy. Zależnie od tego, ile jest tych behemotów też, tak to be fair. Cześć Patko, witam, witam. Po dwóch tygodniach powinien pojawić się progres. Tymczasem po dwóch tygodniach progres na poziomie zerowym. Antymagia, która już chyba mieliśmy. To kolejny garnizon z behemotami. Jeszcze ja potrzebuję do cyklopów. Nie będę miał cyklopów, bo nie mam zasobów na nie. Więc to nie jest moje zmartwienie na chwilę obecną z tego co widzę. Dobra, czy jest tu coś jeszcze, co mogę w miarę bezpiecznie zgarnąć? Bo powiem szczerze, nie widzę na chwilę obecną. Jest sporo rzeczy bronionych przez zbyt duże oddziały, żeby górnicą sobie po prostu poradził. Tu jest mnóstwo ogrów szamanów, to nie. Krasnoludów wolę nie ruszać. Zwłaszcza nie postacią magiczną. Ach, ruda się przyda. O Boże, kopalnia złota. Kopalnia złota o każdej porze dnia i nocy. Klan Wilmi zawiadamia. Nie ciemy cię jak rybaka, którym jesteś. Chata. Ty zaczekasz już na jednostki z nowego tygodnia. Duch opresji mnie aż tak nie rajcuje. Grupa ogrów. Na grupę chyba wolnie ruszać, aż tak bardzo. Cyklopów. Paru. Może bym pobił parę cyklopów, ale musiałby to być nieco silniejszy bohater. Bo Gears ma bardzo niskie staty. Więc wolę się za to nie zabijać. A tutaj poproszę. No, no dobrze. Sala Valhalla plus do ataku. I można myśleć, żeby gdzieś iść dalej. Coś poogarniać. Tylko właśnie to. Czy ja najpierw chcę się rozwijać, czy ja chcę spróbować gdzieś tam dalej przechodzić? Bo tak, to jest grupa behemotów. Grupa to może być tak za dużo teraz. To wydaje mi się, że na razie pozgarniam wszystkie te, wszystkie jakieś zasoby, surowce w okolicy. Z tym powinienem się móc bić. Zwłaszcza jak mam dość sporo roków. Oczywiście. Pieśń życia. Tu fajnie było przejść, ale... W sumie bym zgarnął te wszystkie orki, to powinien dosiada. Mówcie mi jeszcze. Ich bohater ma dużo wyraków. Yoga. Yoga jeszcze będzie miał okazję zobaczyć, nie raz i nie drugi. Tu jest kolejny bohater. Nie do końca mi się to podoba. Przez ogry raczej nie przejdę w tej chwili. Na tą grupę ogrów mogę i za to.
na to Holdeł Roków. Jakie masz zaklęcia, przyjacielu? To nie, zasiada. A klejnoty mi się przydadzą. Ja tak mówię, że powinien dać Ada, sobie zdałem sprawę, że to mogłaby się w niedobrze holda składająca się na przykład, nie wiem, z 90 jednostek i wtedy już nie ma szans, żebym dał radę. O nie, najpierw rzuci się błyskawice. Amen. Naprawdę? Mogę przypomnieć mi, czy w którejś dalszych Heroesach jest coś takiego jak zasięgowe konta? Bo wydawało mi się, że było coś takiego, że jednostki zasięgowe mogły odpowiadać na zasięgowe ataki. I nie jestem pewien, czy to już mi się miesza, ale czy także takie coś rzeczywiście miało miejsce. Albo nie, że to była na przykład umiejętność, która była dostępna tylko dla wybranych jednostek. Ach, parę goblinów staca. Dużo jest w ogóle statków na tej mapie i trochę mnie to niepokoi, nie będę kłamał. No dobra, zobaczmy. Czy balista jest OP? To jest bardzo ważne pytanie. Balista jest zdecydowanie OP. A i wiem, że to tylko jakieś bardzo małe saki w ogóle, ale... Znaczy tutaj to bardziej kwestia, że Gudnison ma konkretnie specjalizację w baliście i mistrzowską artylerię, więc... Głównie dlatego zadajemy wysokie obrażenia tak naprawdę. Bez tego byłoby dużo gorzej. Niepokoi mnie swoją drogą, że nie znalazłem jeszcze kopalni rudy. Bo pomyślałbym, że powinna być gdzieś w miarę blisko. Chcemy sobie ulepszyć te roki, które mam. W miarę możliwości. Taki gramo są silną jednostką, więc czemu nie? I wsiądziemy na statek od razu. Uroki się mnie boją. Ratusz. Na skopy jeszcze mnie nie stać, ale na ogry jak najbardziej. Nie podoba mi się, że ten bohater tutaj podchodzi. Nie wiem, czy on nie pobije tego. A jeżeli tak, to mogę być w lekkiej dupie, że się tak delikatnie wyraża. A to teraz zobaczymy. Grupa żywiołaków ziemi. Ale konie fartowne. Weź na deszcz meteorytów. Właśnie się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że ziemia jest niewrażliwa na pioruny. Ognia. Wezmę sobie każdych żywiołaków, co ja się będę. To nie jest tak, że mi to zaszkodzi jakoś. Na tą hordę się raczej nie będę zapuszczał. Ale na kasnale powinienem moc. Dobra, zobaczymy zaraz, czy tamten bohater może się dobrać do mojej dupy, czy nie. Mam szczerą nadzieję, że nie. Zobaczmy. Nie atakuję garnizonu jeszcze. Dobrze widziałem? Nie. On go pobił.
Nie podoba mi się to. Skarbiec kasnoludów. To nie do ciebie. Zaraz cofnę to, co powiedziałem o tym, że powinienem. Zwłaszcza, że jednak jest ich dość dużo. Nie myślałem, że będzie ich aż 150. Wiesz co, idę strzelić. Tak myślałem. A póki co mam strasznego nieferta do ilości jednostek w tych neutralnych budynkach. Bo tak samo wcześniej, jak próbowałem ważki wgarniać, to było ich zdecydowanie za dużo. Oj, prokary krusznika pominąłem, dobrze wiedzieć. To tak, tu nie wchodzimy. Na wilczych rycerzów. Rycerzów? Rycerzy. A też nie idziemy. Na cyklopem powinienem być w stanie podejść. Dobra, Kirgo odwróci tutaj. I zastanawiam się, powiem szczerze, czy nie podejść po prostu do tamtego wroga, który się tam odblokował, że tak to wiemy. Grupa ogrów. Jest do pobicia. Powiem więcej, z tego jak ta walka wygląda, zastanawiam się, czy szybka walka nie byłaby lepszym rozwiązaniem. Ale zobaczymy. Spróbuję to zagrać normalnie. O nie, straciłem jednego ogra! Gra jest absolutnie niegrywalna. Chyba mogłem tego uniknąć. I to jest najgorsze. Jest lepszy niż Lightning. A, zdecydowanie. Dobra, kolejny bohater wypłynie na pewno może teraz. Co my tu mamy? Napieśnik plus 12 mocy. Chroniony przez Holdę żelaznych golemów. Trochę za dużo chyba. Holda to trochę dla mnie za dużo. Coś do ulepszenia, Rocky. Zaczekam do kolejnego tygodnia już chyba. Raz, że sobie odnowię dzisiaj manę, a dwa, że będę miał jednostki od razu, żeby ruszyć dalej. Dobra. Czy coś tu jest jeszcze z łatwych rzeczy do ogarnięcia? Mogę wrócić po więcej ogrów. Gdyby to była inna trzeciotierowa jednostka niż golemy, to mógłbym się zastanowić. Ale tak to za bardzo się boję, że moja jednak magiczna bohaterka sobie nie poradzi z tym. Ty czekasz na jednostki, twoje gobliny ulepszysz przy okazji. Tutaj mogę. To machnąć. Dobra. To tak. Coś jeszcze do ulepszenia będą wielki. Wykup
wykupimy wszystko. Wszystko wykupimy. Coś jest nieulepszone? Nie mam, po prostu wszystkie jednostki. To jest fajne. Watacha goblinów. Paradoksalnie watacha to nie jest aż tak dużo. Jeżeli mamy wysokotierowe jednostki, bo goblini są jedną z naszych jednostek. Jeżeli chodzi o defensywę. A więc pobicie ich nie stwarza wielkiego problemu. Dlatego te napy są tak. Z braku lepszego określenia, one są dziwnie zasobne. Naszyjnik plus do wszystkich statów. Czego wy tu chcecie? Księgę magii ognia. Dam się zamiast stado behemotu, które odlatuje. Brzmi bogato. Czy jeżeli przyniesiemy tą księgę magii ognia, która jest nie wiadomo gdzie na razie, to dostajemy behemoty zamian. Nie podoba mi się to, co widziałem. Aż dwie strony. Teoretycznie to tylko orki. Oby tylko Jogmi stamtąd nie wyskoczył na akę. Czy jestem w stanie pobić? Chyba nie. Ty idziesz po więcej tych. A nie mam klejnotów na razie. Znaczy kryształów, nie klejnotów. To jest złoty łuk, który mógłby mnie interesować wobec czego. To jest wciąż Sauruk. I Sauruk powinienem być w stanie pobić. 70 orki mają 15, czyli potrzebuję lightningiem strzelić. Nice, darmowe artefakty. Tak się boję tutaj zostawać, biorąc pod uwagę, że mamy relatywnie niewielką armię, a wszyscy bohaterowie nasi muszą przeżyć. Nie stracę. Żartowałem, cofam się. Tutaj raczej tyle mi wystarczy. I tam tu mamy Gundula i Yoga. Spróbuję Yoga pobić. Bo to jest ich najsilniejszy bohater. Trochę nie spodziewam się, że uda mi się go pobić w jedną turę. W sensie tak, żeby on nie zdążył mi nic zrobić. Ale chcę spróbować. Bo to by mogło oznaczać, że dostanę jakieś dobre artefakty z tego bohatera. Tylko, no właśnie, czy ja nie będę potrzebował hejsta do tego? Siedem, osiem, siedem. Mogę potrzebować. Zobaczmy. Bez kierunka niestety. Ach, i teraz tak, żeby zabijać za każdym razem. To nie zabije nigdy praktycznie. To może zabić. Nie zrobię tego raczej w jedną turę. Chyba, że oni się przyfarci. Tytuł. 120, 160. 183, 140. O Boże, orki zadają połowę obrażeń. Fuck! Myślałem, że orki nie zadają połowę obrażeń, ale chyba i tak miałbym za mało, żeby z tego wyjść. Nie jestem pewien, czy chcę tu lądować, bo to jest wrogi teren. Więc chyba na razie tu zostajemy. Dobra. I górnik myśli co dalej. Górnison. Podziemie nie zejdę, bo wstrzyżone przez behemoty. Tutaj są jeszcze darmowe zasoby. Ta głupia za mi uciekła. I będzie się przebijać. Nie wydaje mi się, przyjaciółko. Tym razem mam dużo bohaterów, więc mogę sobie pozwolić, żeby ich gonić jako tako, a nie musieć samym tym.
samym Kirgorem. Kirgorem. Dobra, lądek. Ta bohaterka jest na tyle daleko, że nie zgarnie mi żadnego miasta, więc na razie nie muszę martwić o wykupowanie jednostek. Co tu się stało? Przyszedł silny bohater stąd i ktoś pojawił się... A, nie podoba mi się to. On ma behemot. A przynajmniej bohatera się pozbyłem. Tylko ten bohater mnie bardzo niepokoi. Muszę wracać. Mam szczerą nadzieję, że się z niczym nie udupiłem, bo to wygląda niepokojąco w tym momencie. Że tak silne bohatery mi się pojawią. Tak samo jak ta Shiva mi się nie podoba koło gilda. I co ty robisz? Wracasz po więcej rogów, I guess? House Kirgor, nic nie ma na razie tutaj, same upgrade'a, bo spadala. Bardzo mocno kombinują. Tutaj jeszcze na ogół musimy poczekać. Iść na razie spać lepiej. Cześć droga, może w jaki wody chcą się dołączyć, jest mi to bardzo na rękę, dużo zasobów darmowych. Czy ten bohater w końcu się wrócił? Tak, on się w końcu wrócił. Ja chyba pójdę za nim. Nieważne, nie pójdę za nim. Wrócę tu. Bardzo to egocent. Trochę się zgadzam. Nie powiem, że w co... A właśnie, przecież mam bohatera wodą. Dajt. Zapomniałem o tym. I to nie słabych bohaterów. Więc nie mogę sobie tak po prostu odpuszczać tego. A gdzieś tu powinien mi zamek. Wej nie powinna mnie dorwać. Który zamek został zajęty? Tamten. Czy ja tam miałem na tyle dużo jednostek, żeby było warto je wykupować? Z jednej strony nie, z drugiej strony oddawać darmowe jednostki też tak szkoda. Zobaczmy, czym on mnie zaatakuje. Dużo tego jest za dużo. Normalne szybko walkę, bo wiem jak się skończy. Ty się wrócisz po armię stąd. I wydaje mi się, że ta armia powinna być w stanie radzić sobie z tym hakiem. Chciałbym wierzyć. Czy oni mają zamek tutaj? Tu jest zamek. Silny jest to zamek? Całkiem, niestety. Trochę orków mi się straci. Dobra. Jeśli nie zdajemy slackinga, pokaż się emocje i loga, bo nie wiem, że oni nie tak pytają się z Pasekindzia jak marzenie. No i ciekawe, bo... Zastanawiam się to takiego sprawia, że Pasek jest lepszy pod tym względem. Au, moje ptaki. Moje ptaki, no... Przynajmniej będę miał raczej bramy otwarte w takiej sytuacji. Ach.
Jeszcze zamek mnie odstrzeli trochę, ale this is fine. Ile wy macie HP? 95. Dobrze, jak lightning moment. Dobra, co wy tu macie w ogóle? Macie więcej niż ja miałem, to na pewno. I mogę sobie to nieco ulepszyć niby. Dobra, co ja chcę zrobić tutaj, to jest najważniejsze. Przez behemoty teoretycznie mogę się przebić, ale jest ich za dużo, żebym próbował. Gdzie oni są? Tu jest Shiva. Sonia, czy to już tutaj miasto, prawda? Weź te takęcie, bo mnie szlak trafi teraz. Kilgor też niech wyjdzie. I to już więcej nie wykupię. Znowu niebieski bohater wyszedł. Dessa. Ale no, też niedużo tego, jak tak patrzyłem. Niby im pobiłem ze dwóch, ale pojawiają się kolejni za chwilę. I to gorsza, ta mapa jest tak ogromna. Idź po zamek. Oho, kolega już wyszedł. Nie podoba mi się to. Wiem, czy wy chcecie mi powiedzieć, że ja miałem magię, a nie miałem księgi zaklęć? Jesus. 10 tysięcy IQ z mojej strony. W sensie, że miałem tam magię ziemi ulepszoną. Teraz znowu będzie, ale nie, to jest dobrze, żebym się przejmował raczej. Uff. Dobra, oddała się mi mój zamek. I teraz, gdzie jest ten drugi bohater, który tu biegał? Dessa, słonko. To jesteś, znaczy, wróć. To jest w ogóle więcej bohaterów niż myślałem. Ale masz taki wypadek w House Kilgore. Nie powstaje bohatera, bo nie antykaczmy. Zapomniałem na śmierć. Czy Dessa gdzieś tu w dół schodziła? Nie. Wróć, nie Dessa, Shiva to była. Teraz mylę tych bohaterów ich. Niech stracę, pożałuję tego coś czuję. Dzieją się niedobre rzeczy, które bardzo mi się nie podobają. To na pewno. Idź po orki, idź po więcej gnablinów. Więcej gnablinów. To jest Saurok. Czyli to Majzak, którego pobiłem niby wcześniej. Bo jest to człowiek, to jest monolit, powiem szczerze. Mam wrażenie, że dość mocno bym pożałował próbowania nawet. I dobra. Jest piąty dzień. Też czuję, że stracę ten za... A, to jest krekry w ogóle. Unlucky. Czemu chce się ten ubić? To jest pytanie. On może chcieć się ten ubić. A, zobaczymy. Zwłaszcza, że ma dość silne zaklęcia. Ja mam głównie przewagę w ilości tych, w ilości ogrów. Ale nie jestem pewien, czy to mi wystarczy. Teraz się przekonamy. No i w tym, że mam bardzo zbalansowaną balistę, I guess. Au. To nie pozaczęło, że się spodziewałem. Ej, mi mogę mu zawsze to zabić. Okej, okay, nie zabić ewidentnie. On mi zabije behemota. O Boże, strzałka nie działa. Anaki. Strzałka tu też nie zadziała.
To będą spore straty. A mi powinienem wygrać, ale straty będą spore, tak powiem. Aż jak patrzę na tyle. Nie, no mam za dużo tych. Mam za dużo ogrów, żeby tego nie wygrać. Piękne slow. Naprawdę? Herosi w walkach umierają, czy nie? Co masz na myśli? Zadając to pytanie. Jeżeli przegram walkę, to bohater permanentnie umiera. I może być tak, że potem będzie do wykupienia na przykład, tak? O mój Boże. A się okaże, że ja tego nie biegam. Da, cała magia z bohatera chroni przed na sieci. Jeżeli uciekną z walki, to mogą ich wykupić za 2500 w karczmie. Zakładając oczywiście, że mają karczmę, co nie jest oczywiste. Patrz chociażby po tym, że ja nie mam karczmy u siebie. To właśnie zajmie ich zamek, prawda? To będzie chaos teraz. Ojej, też tu nie mają karczmy, co ciekawe. Chyba jola. Nie będę kłamał, zacznę się zabić nie to irytujące, co oni mi robią. Zwłaszcza, że mają tu jednego w miarę silnego bohatera przynajmniej. Dobra, wracaj po armię. A ja się muszę zastanowić, gdzie oni mają drugi zamek. Po mnie zaraz coś pokurwi. Widziałem ich drugiego bohatera, jak tam jeszcze. Nie podoba mi się to delikatnie rzecz ujmując. Czy ja go widziałem, czy ja go nie widziałem? Jest na pewno ten tutaj. Gdzieś ten drugi brązowy mi się dopadział, czy oni nawzajem się pobili? Bo to nie widzę jako tako. Dobra, daj mi to, daj mi to. Daj mi stąd jednostki. Mam nadzieję, że tamten bohater nie jest na tyle silny. A tu jesteś. Hello. Ja się trochę boję, że prędzej czy później oni będą mieli wykupione tyle jednostek, że nawet różnica statów na korzyść Kilgora mi nie wystarczy. A nie wykluczam, że to będzie miało miejsce. Prędzej czy później. Dobra, ty wykupujesz znowu armię. I idziesz gonić tego kolegę. To chyba najjasniejsze, co mogę zrobić w tym momencie. Rozumiemy się? Chyba się nie rozumiemy, jak patrzę na to, co on tu ma. Niepokoi mnie to, nie będę kłamał. Au. Też tak czułem, że to boli. Nie jestem pewien, czy on nie jest silniejszy ode mnie w tym momencie. Bladla sobo, że oni mają 16 wiwen, dopiero teraz zauważyłem. To będzie paskudne. O tej wiwerny boję się paskudnie. Powiem więcej, wydaje mi się, że ja tego nie wygram.
A głodniec był teoretycznie jeden z tych bohaterów, którzy mieli przeżyć. Kto jeszcze ty jesteś? Ach. Powiem szczerze, nie widzę tego. Bo trochę za dużo już potraciłem. A oni zaraz się zaczną do balisty pewnie dobierać. Balista tego nie przeżyje. To jest przegana. W tym momencie. A niestety, jeżeli uciekam, to gra też się kończy porażką, więc... Najgorsze, że górnic będzie musiał... Ostatnio mnie nie atakował! Oh my. Za którymś razem mnie nie zaatakuje, prawda? Od czego to zależy? O, widzicie, teraz na przykład mnie nie zaatakował. A w mieście wydaje mi się, że mogę się bronić jako tako. Więc to jest duży plus. Weź inteligencję. Ale jednocześnie widzę, że się muszę wrócić w tej chwili. Chyba. A przynajmniej muszę nim spierdzielać. Ach. I z powrotem do studni. Ta misja będzie strasznie chaotyczna, coś czuję, bo no mówię, nie czuję, żebym mógł tutaj za bardzo... O, chce mnie w mieście atakować. Interesujące. Jeżeli mamy artylerię na bohaterze, to możemy decydować. Naprawdę? To możemy decydować, gdzie ten, gdzie będziemy strzelać naszymi wieżami. A jest, tylko ja tutaj nie będę miał teraz tego balisty. A shit. To ja tego i tak nie wygram w takim razie. Bo mi bardzo dużo roboty ta balista robiła. O mój święty Boże. Przydałoby się, żeby zablokować jakoś tutaj przejście, ale wiem, że się nie da. Fakt, że oni mają podwójne strzały z balisty, tym bardziej mi nie pomaga. A weź stań tutaj, żeby przynajmniej jeden atak zablokować. Teraz miałbym szansę... Ta, zabić przynajmniej jednego behemota. To mogę nie być najmądrzejszy to... O mój Boże! To zabiłem. Ta, to jest tak bardzo dupę, jak tylko może być dość dupę, coś czuję. I nie jestem pewien, czy mogę coś z tym zrobić. Tak, a mnie dzisiaj soluje. No, to nie jest dobre. Ha. To teraz. No i mogę uciec z tego miasta. Nie, nie mogę uciec z tego miasta. Czy ja jestem...
Mamy problem, przyjaciele. Mamy duży problem. Bo ja z tego miasta nie jestem w stanie wyciągnąć chyba dosłownie nic więcej. Nie, on ma mądrość. No chyba, że w Gilimar na trzecim to się jest. Trzęsienie ziemi, radość, świąty mas. To jest wszystko, tylko nie to, czego potrzebuję. A tutaj byśmy... chyba zawsze behemoty. Brakuje mi od kryształów tylko. I kasy. To jest jedyna opcja, która mi przychodzi do głowy. Żeby się jakoś ochronić w tym momencie. I stwierdzam, że... używanie tego... że używanie ruchomych piasków tutaj mi gówno daje. Zwłaszcza jeżeli ich balista działa jak działa. No co ja mogę? No nic nie mogę. God bless. Te wiwerny są tak paskudne. Dobra, stańcie też, żeby behemoty zablokować na turę. Albo nawet na więcej niż to. O mój Boże. Czemu mam takiego pecha? Dobra, teraz to już po prostu mogę tak zrobić, I guess. Będę 237, to będą 3 z hakiem. No i to chyba na wszystko mogę zrobić. Zwłaszcza jak tak ładnie morale wchodzą. Powinienem być w stanie w tej chwili zabić im behemota. Okej, najwyraźniej miałem jakiegoś obrzydliwego pecha i tego. A, zabiłem, ale jednego, a były dwa. Daj. Już pamiętam, już wszystko wiem. Te wiwerny. Wszystkie wiwerny. Ale jest... progress, I guess. Jeden z behemotów mi padło. Ach. Jeszcze nie strzelają mi w te w garnizonowe wieże, więc jeszcze jest dla mnie nadzieja. Ach. Podejrzewam, że... Jep, zaraz kończy się zabawa. To be fair, to wciąż wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Chyba teraz już obie wieże mi poszły.
Ja myślę, że będzie bezpiecznie, jeżeli będę dodatkowo. Orki nie. On mi ucieknie, by the way, coś czuję. Yep, wydoku uciekł. O mój Boże, ja żyję! Ja żyję! Guys, ja żyję. Udało się. To teraz gra mnie idzie to robić. Z modelami. I z tym, że jest tutaj taktycznie jedna z najwyższych możliwych hold, jaką się dało. Żeby była większa, to musiało być 99 chyba. Myślałem, że go dobiję. Dobra, this is fine. This is all fine. Pójdę sobie ulepszę trochę i teraz no właśnie pytanie, gdzie jest drugi zamek niebieskiego? Jestem drugi w armii teoretycznie. I mam też najwięcej miast, czyli niebieski ma jeszcze jedno miasto w tej chwili tylko. Pytanie, gdzie on jest? Podoba mi się, że jak wpadł na jakiś budynek, to jest zapętlone. Myślałem, że może będą chciały się dołączyć. Otóż nie tym razem. A weź wszystko ulepsz. Co dalej? Muszę iść pozyskiwać trochę rzeczy, które im podejmowali. I spróbuję zgadnąć ten pancerz, bo dla niej mógł być całkiem silny. Gdzie jest wasze drugie miasto? To jest wasze drugie miasto. I nie dziwię się, jeżeli jak tam siedzi. Czemu ich jest aż tyle? Nie podoba mi się to. Ja z tego będę miał obrzydliwe tatyszy. Dobra, jolo. Coś czuję, że moja fortuna nie będzie zbyt fortunna dzisiaj. Tarcza. I tak będę musiał się bić na krótki dystans i tak, więc mogę to mnie dobrze zajść szybciej. Prawda, będą z tego straty, ale nie jest to coś, czego się jakoś specjalnie uniknie. Magia wody się przyda. No i dobra, pytanie, czy jestem w stanie zająć to miasto? Będę w stanie zająć to miasto. No i więcej. Szybka walka nie poszła tak, jak bym chciał, ale... This is fine. This is fine. Ciekawe mnie teraz, gdzie jest ich bohater. No i mogę hecha wykupić. I gundula.
Zastanawiam się, czy wykupywanie ich to po to, żeby oni nie mieli nie jest playem? Tak w 100% serio? Może jeszcze jakiegoś mogę wykupić? Zawsze to bohaterowie na wyższych poziomach? Bohater od góry i obuś. Misiurogi, misiurogi. Raczej nie zdążę dojść do tego miasta, a jest tu dużo jednostek do kupienia. O mój Boże. I nie ma karczmy oczywiście, to by mi za dobrze nie było. Pan też dawał plus 12 do mocy, minus 2 do wiedzy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. W patatach będzie mniej punktów magii, ale przeboleje to chyba. Dobra. What to do? On mnie tu zaatakuje, bo nie ma wyjścia. Ma bardzo dużo statów, ale to wciąż nie powinno mu pozwolić... Wiesz, co jest najgorsza? Absolutnie najgorsze jest to, że on może mieć dużo fajnych artefaktów, których ja nie dostanę, bo on zatkował miasto bez bohatera. To mnie przeraża. O mój Boże, ta różnica w statach. Ona jest przerażająca. Zazwyczaj ja jestem po tej drugiej stronie różnicy statu, więc teraz mnie tym bardziej boli. On mnie musiał atakować, bo inaczej przegra przez brak zamków. Więc to zaczekam aż garnizon gorszej. Dobra, niebieski przegrywa. Jeden. Problem z głowy. Ta mapa jest za duża, jak na moje standardy. Nie będę kłamał. Wolałbym, żeby była dużo mniejsza. W sensie, ja na przykład lubię duże mapy, ale niekoniecznie wtedy, kiedy sprowadzają się do bicia się 1 na 3, czy 1 na 4, czy 1 na ile. Bo wtedy to jest paskudztwo. Bo mam wrażenie, że musimy za dużo rzeczy naraz bronić. A to jest co, LK czy XLK? LK, o mój Boże, nie chcę pomyśleć, co było na XLC. Czy ty jesteś silnym bohaterem? Całkiem silnym bohaterem jesteś. Gdzie jest Kilgor? Nie wiem, ale i bohater... Wait a minute. A, to było powtarzane ostatnio, okej. Okay. Zastanawiałem się, czy kliknąłem przejść do następnej, czy coś innego. Ale jak tylko powtarzaj, to jest fajnie. Czy ja mogę się bić z Terekiem? Czy Terek to ich najsilniejszy bohater, droga? Tak, ale ma w miarę niskie staty. A, mogę... Baby. Miecz Sprawiedliwości. A to ci dopiero. Wiecie co? AB19B. Jolo, zobaczę, czy mogę się z nim bić. A ty byłeś tu i możesz iść gdziekolwiek. On mi uciekł. Gdzie jest Kilgore? Tu jest Kilgore. Mogę chcieć podbiec do Kilgora i przekazać mu itemek. Ale to równie dobrze mogę najpierw zgarnąć jednostki. Na którym nie jesteś. Po czym podejść do niego. Wiecie co? Jak już mówiłem, YOLO.
Pewnie zaraz będę tę grzechował, ale... Raz się żyje. Czy ja chcę się bić z tymi ważkami? Ja każdy film by chciał, ale w sumie nie wiem, czy oni już tego nie zrobili, więc to chyba whatever. Tapa jest duża, duża, duża. Przez to, że jest duża, nie jestem pewien, co ja już zdążyłem na niej zabić, a czego jeszcze nie zdążyłem na niej zabić. Ma też wrażenie, że jest w miarę symetryczna, o tyle, że... jakby to ująć. Ma podobne starty dla bohaterów, może w ten sposób. A więc co ja tutaj wyrzucę, bo nie czuję się na tle pewnie. Dobra, ty chcesz mu przekazać to, ty chcesz mu to przekazać. No i dobra. A oprócz tego jakbyś może podwiedzać tę część mapy. Ty za to. Pojedziesz tu. Chyba, że tu jest coś... Tu jest coś do wykupienia, ale nie jakaś specjalnie dużo. Kart jest niezapuszczony, ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Skoż to po termie, wiesz. Każda dodatkowa jednostka może się przydać. Zwłaszcza kiedy nie da się jej wykupić, bo jest nieulepszona. Lećmy tu. Behemoty. Nie, dobra. Na behemoty nie będę dawał szybkiej walki, bo nie zdziwiłbym się, gdyby moje AI było na tyle mądre, że stwierdziłoby, ej, słuchaj. Rzucimy wszystkie jednostki tylko po to, żebyś umarł. Gdzieś widziałem ich bohatera, tutaj jest. I nie wiem, czy nie będzie silny, więc tym lepiej, że nie wychodzę za bardzo. Kolejne behemoty. Mamy inne darmowe behemoty dla bohatera, kto się w nich specjalizuje. W każdej porze dnia i nocy. Parę czarnych smoków. Parę to nic. Terek tylko tam biega i ma starożytne behemoty niestety. Horda uroków. Nie jestem przekonany, czy sobie poradzę z hordą uroków. Nawet jeżeli to bohater na wysokim poziomie. Zostań tutaj do jutra, żeby mieć... fajnie od razu. A ty zabijesz smoki. Znaczy umrę od smoków, ale... Nie no, przesadam, ale... Trochę staw na pewno będzie. No i... To nie ma szans zabić, więc zaczekam. To po blesie zabiję. Blesik bez. O mój Boże, więcej złota! W końcu.
No dobrze. Tam wy się chcecie bić. Oj, nie powinniście się ze mną bić. Zobaczaj tak, ty zgarniasz stajnie i biegniesz tu. Zobaczcie, co się dzieje. Ty śpisz, ty... Wiesz co, w sumie... Ty możesz przychodzić portalem. A ty... Jezu, ile tu jest tych behemotów? Tak się właśnie zorientowałem, jak absurdalnie dużo jest tu tych siedlisk. Jesus. Przecież jest samych tamtych siedlisk może, mogę mieć jakąś chorą armię. Tak, bo to muszę dookoła obejść. Gdzieś był bohater. To jest zielone, ale to chyba nie był on. Gromu. Grupa ptaków gromu. Czemu to jest tak rozdzielone, że w jednym miejscu jest grupa, w drugim falda? To mnie ciekawi. Dlatego ja bardzo pożałuję tego, że właśnie zrobiłem i odblokowałem sobie przeciwników. Mam nadzieję, że wcale. Chyba ty na wszelki wypadek idź do miasta, tylko najlepiej górą. Bo nie wykluczam, że stwierdziliby, że mnie tam gdzieś się zaczną atakować, a tego byśmy raczej nie chcieli. Kolejna kopalnia złota. Zastanawiam się, czy nie próbować tym Gunnisonem jakichś działań zaczepno-dywersyjnych. Bo on teoretycznie jest moim drugim najsilniejszym bohaterem i mógłby pewnie coś kombinować. Tam w stronę tego zielonego. To musiałbym też to drugie miasto pewnie rozwinąć. A po prostu zobaczyć, co jest w podziemiach. Bo wtedy należą się trochę, że... To jest Jabarkas. Jabarkas nie jest ich najsilniejszym chyba. Jabarkas jest ich najsilniejszym bohaterem, więc nie! Ty nie wychodzisz z tego miasta. Żartowałem. Ty zostajesz w tym mieście. Bohaterowie uciekają tak daleko jak się da. Tutaj w sumie postawię kapitol, bo to miasto daje się takie w miarę bezpieczne. I ten kolega do mnie wszedł. To biorąc pod uwagę sytuację, jest lekko niepewne. Ja zgadzałem w końcu bohamy te stąd, czy nie? Tak. Jestem w paskudnej sytuacji, w której boję się robić czegokolwiek i nie podoba mi się to. Jakby mogę tymi bohaterami, którzy nie są... tymi wymaganymi, próbować zwiedzać mapy u zielonego, ale to jest mniej więcej tyle, ile mogę i niewiele więcej. A, tu jest miasto zielonego, które powinienem być w stanie zająć. Tu jest drugie miasto zielonego, którego ni cholery nie zajmę. Tylko właśnie, żeby się nie nadzieć na to, że on do mnie przyjdzie i spróbuje mi w pierdzie spuścić. On chyba się wrócił. Tak, on się wrócił. To miasto będzie łatwe do zajęcia. Powinno być łatwe do zajęcia. Jedyny jego to wentarz ma zamek.
Au. Czy ja mam coś do ulepszenia? Mogę sobie sklepy zejść ulepszone. I orki na uroki. No i git. Mam dużo many, więc chyba nawet nie muszę ten... Nawet nie muszę tam czekać za bardzo. Na odnowienie. Dużo bardziej mi teraz zależy, żeby pozwiedzać się, zobaczyć co dzieje się i dalej. Ktoś gdzieś... O, ty chuju. Nie podoba mi się to, co zabijesz. Dlaczego taki jesteś? Nie obchodzi mnie, że masz dużą armię. Ja mam duże sferki. Te nie są liczbą jednostek. Trzęsienie ziemi? Trzęsienie ziemi to na pewno jest to, czego potrzebuję. A to powie, że tarcza by mi się przydała bardziej. Bo mogę po prostu wskoczyć tutaj i atakować. O, blind, doskonale. O Boże, moje ptaki. Moje ptaki. No. Tak zwane, czy ja na pewno to wygrywam? Boże, przestań mnie oślepiać! Nie mam pewnie obszarowego leczenia peda. Nope. A w sumie jego blind trwa dość krótko, więc... This is fine. To już jest trochę mniej fajne, ale o tym się nie mówi. Dobra, weź. Zwracana inteligencja i mogę wykupić te oddziały, które tutaj były, więc tym lepiej. I teraz spróbować zająć to drugie miasto i chyba będę mógł tam szukać behemotów lepszyć. To byłoby bardzo, ale to bardzo dużym plusem. Czy ja chcę tu lądować? To wygląda jakbym chciał i jednocześnie nie chciał. Jest trochę ryzykowne. Niby nic tu za bardzo nie ma, ale... Bóg wiesz, coś się teraz nie pojawi. Targę papany mnóstwo horda. O Boże, nastakowane jakieś dwa tygodnie chyba. A, badać wygląd, inaczej pożałuję. Tak samo jak pożałuję atakowania tego miasta. Jep. Paradoksalnie to jest miasto, do którego nie za bardzo chcę podchodzić w tym. O Boże, ja nie mam blinda. Podchodzić do ich jednostek może, tak. Że tutaj wolę zaczekać, aż oni do mnie wejdą. Ach. No i to jeszcze tylko całą resztę. Myślałem, że może się uda.
Otóż nie tym razem. Dobra, miasto zajęte. I mogę sobie przy okazji... Nie mogę, bo nie mam klejnotów. Zaraz będę mógł. Jak już mówiłem, mogę sobie ulepszyć behemoty. To mi da dużą przewagę. I tylko gdzie teraz? Pewnie na dół bym chciał w tę stronę. Bo oni się tam szlejali jeden z drugim. Kto jeszcze ma tyle niby? Ty śpisz? Ty nie śpisz, nic spać. Ma trochę żelaznych, to trochę dużo. Wataha magów to też trochę dużo, a nawet za dużo bym powiedział. Przy którym to mieście było? Tutaj. Ok. Ja przestraszyłem się. No właśnie, gdzie ty będziesz iść? Czy ty będziesz iść do tego miasta? Ewidentnie. Co mi się trochę mocno nie podoba. Okej, to nie jest parę behemotów. O, parę za dużo, chciałoby się rzec. No nie, ja nie jestem w stanie tam podejść za bardzo. Więc najlepsze co mogę robić to i w zaparte i atakować. Chyba, żeby nie osprawać tam wylądować, ale to trochę ryzykowne. Fajne jest. To jest ich najsilniejszy bohater? Dlaczego nie mówisz, że to wszystko rozchodzi się o zabicie im behemotów? O mój Boże, ta walka jest wygana. Okej, okay, na to już ewidentnie nikt nie poradza. Chcę zobaczyć tylko tak real quick, czy ja tu mogłem cokolwiek więcej wykupić. Dużo mogłem wykupić, bardzo dużo mogłem wykupić. Spróbuję wykupić jak najwięcej, żeby... Nawet nie jest kwestia, że ja wykupuję dużo, żeby mieć dla siebie, tylko wykupuję dużo, żeby oni tego nie wzięli. No to jak mnie zaatakujesz, no to wiem, bo nic innego nie możesz zrobić, to wiem akurat. Ludzie na ten rzutą fajerkami dają, jest dopiero. Końcówka października. Chyba, że mają jakąś okazję. Dobra, zobaczmy jak tam ta druga walka. Ta pewnie będzie nieco trudniejsza, ale wciąż wygląda wygrywalnie, zależnie od tego, jakie zakręcia ma. Pierwsza kolejność chce się pozbyć latających jednostek, zwłaszcza Wyvern, bo one... O mój święty Boże, bo Wyverny dość mocno osłabiają w naszej jednostki. Gobliny zablokują przejście. No i git. To wciąż chyba jest... Nie powiem, że wygrane, ale wygrywalne.
Właśnie to chyba jest wygrane już. Musiałbym mieć jakiegoś obrzydliwego pecha. A teraz nawet nie jest kwestia pecha. Po prostu to będzie skończone. Nice! Kajdany wojny. To się może przydać. Zawy przegrywa. Nice. Czyli zostałem solo z Dionem. Jej. To teraz liczyć na to, że koledzy nie będą mnie jakoś bardzo intensywnie tępić i gnębić. Przez teleportowanie się w sensie. I powinno być ok. Przynajmniej Kilgore jest tak niesilny teraz, więc powinien dać sobie radę z czymkolwiek, co mi tu się pojawi. Dlaczego tacy jesteście? Znaczy ja tam wracam po prostu. Plagi. Nieironicznie plaga jest dla mnie w tej chwili dobra. No bo ja i tak nie miałem za bardzo pieniędzy, żeby się obkupić. Więc w takiej sytuacji ja wychodzę na plus, bo oni mogli sobie pozwolić na kupno jednostek, a mnie nie było to stać po prostu. Dobra. Jak wygląda nasze położenie tutaj? Chcę Jabarkasa ubić. I zobaczyć, czy gdzieś jeszcze się mogę dostać potencjalnie. Mogę ten garnizon pobić na pewno i mogę iść do ciebie. Widziałem gdzieś drugiego bohatera jeszcze jakiegoś. To gdzie? Tutaj. No i bohater Zubin idzie do któregoś z tych miast. To jest tylko Krekek, więc nie ma problemu. A tu jak Kilgore. Nie wiem, czy Kilgore nie mógłby w sumie wyjść i pokombinować tę scenę. A B19, tak? Spróbujemy. Najwyżej tego teraz potrzebuję. Dużo behemotów na szczęście nie stanowi dużego problemu. Gdzieś ty po nas tu jesteś, przyjacielu. Najdroższy. Jako, że ma dość sporo armii, to chyba nie jest ryzyko. Czyli bijemy się tylko i wyłącznie na jedyne słuszne, legitne armię. No dobrze. Wydaje mi się, że idę na tym na plus przez samą siłę behemotów. Okej, z tym może być duży problem. Dopiero teraz zobaczyłem, ile on ma tych. Ile on ma ogrów. Dlatego wydaje mi się, że ja muszę zaatakować jako pierwszy po prostu tę grę. Bo dzięki temu one dość dużo stracą, zanim będą mogli mnie skoncować. Au. For real? Znaczy on może mi uciec. Pewnie może i to jest najgorsze. Yep, jak uciek. Unlucky. Thank you.
A i tak na serio, co? Aby te mantkory byli, bili, to może jeszcze. Sprawdzę jedną rzecz. Czy ja mam tam jakąkolwiek armię do wykupienia? Bo to było to miasto, w którym jak siedział. Nie, ale mogę przekazać się jednostki potencjalnie. Więc to jest jedna z opcji, którą mogę wykonać. To jest tak i zrobić tak. To nie ukrywam, jest jedna z opcji, którą mamy dostępną. Aż ciekawości sobie przejdę, zobaczę. Co tam się w podziemiach dzieje? Dobra. To akurat wiem, co się będzie działo, więc dajcie mi skipnąć. Lol. Lmao wręcz. Dobra, gdzie są wasze zamki? Wasze zamki. Pewnie tutaj będzie jeden. W sumie to... Nie potrzebuję więcej armii na nim. Pożałuję tego stwierdzenia pewnie zaraz, ale nie potrzebuję armii więcej na nim. Jeden bohater jest tu, jest to Zubin, this is fine. Da mi sam wrażenie, że schodzi mi strasznie długo i nie do końca mi się to podoba. Autowalkatier? Autowalkatier. Ciekawe, ile oni jeszcze zamków mają, jeżeli w ogóle jakikolwiek. Tak samo jak pytanie, czy oni tam cokolwiek w podziemiach na przykład w ogóle mają? Nie mam kolejna odpowiedź, prawda? Yep. Ach, to tak. Ty zejdź do podziemi, zobacz co się tam dzieje. To się tam kryje. Ty idź po tego bohatera, który tu siedzi. I kto jeszcze miał turę? Edessa. Nie, Jabarka z Kodessa. Ktoś wyszedł z podziemi. Z których podziemi? Tutaj. Saurug. Czy to jest autowalkatier? To jest autowalkatier. Chodź tutaj, ty zejdź do tych podziemi, z których właśnie kolega wyszedł, więc miałem dobre wyczucie akurat. Idź tu. A i tu jest jeszcze zamek. Okej. Okay. Muszę się upewnić tam na dole, jakiegoś zamku nie ma, żeby... Jeśli nie okazało, że tam siedzą i się ze mnie śmieją. Silny jesteś? Druk uciekł. Czyli mają jeszcze tam jakiś. Jakiś. Z którego? Ty żeś wyszedł. Gdzie ci one? Gdzie on się pojawił? Wiecie co?
Tak na spokojnie. Szybkość wrogów. Koło moich głównych miast on siedzi. On tu jest, Jabarkas. Tego co z nim poradzi, czy tego co z nim nie poradzi? To mnie zastanawia. Ma szansę? Patrząc czysto na ilość jednostek. Patrząc na staty już trochę mniej, ale... Ejst, to się źle skończy. Nie, no nie skończy aż tak źle. Raczej. Może. Patrząc po tych jednostkach, które mnie atakują, to mam wrażenie, że tam na dole gdzieś jakiś loch jeszcze siedzi. I to, że mają jeszcze dokąd uciekać, tym bardziej mnie ku temu skłania. Uciekł. No, ewidentnie coś jest na rzeczy. Yep. O mój Boże. Kurosa chętnie byś grał chyba z zamkiem. Do zamku jestem najbardziej przyzwyczajony. Zawsze praktycznie jak mogłem to grałem z zamkiem. Nie wiem jak to by wyglądało, gdybym miał się zastanawiać na zasadzie, którą stroną chciałbyś się grać tak competitive, tak? Że skupiasz się na tym, żeby rzeczywiście wygrywać, a nie żeby sobie pograć, tak? Bo rozróżnią te dwie rzeczy generalnie. Bo podejrzewam, że jeżeli chodzi o taki competitive, to pewnie bym bardziej uderzał w stronę Necro. Przy czym wiem, że często Necro jest banowane, bo jest za silne. Jest mało zamków, w którym nie lubię grać. Tak naprawdę głównie Sadala i Inferno. To są takie moje dwa najmniej lubiane zamki. Nie ma tam za bardzo jednostek, które lubię. Uważam, że większość jednostek tych zamków jest albo słaba, albo jest po prostu irytująca. Czy jakakolwiek jednostka Inferno może być uznana za silną w swoim tierze? Także jest w górnej połówce swojego tieru? Tak się zastanawiam. Bo powiem szczerze, nic mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. I fryty od biedy? Chociaż tier 6 ma sporo silnych jednostek, więc nawet to nie do końca. O, fotograf, przy takich no, wezmę tarczę. Masz 3 miesiące, by obalić króla. Pamiętaj, że Kilgore musi przeżyć. To sprawa tonów krewlot, więc nie zawieź. Król Borugas cieszy się wielkim szacunkiem. Wielu uważa nawet, że jest największym z władców krewlotu. Nie znam go osobiście, a jego osiągnięcia nie robią mi wrażenia. Tylko w jeden sposób. Na moim grobie. Podejrzewam, że o to nie będzie trudno, ale jest AMK, więc to jest pozytyw. Poza Duke'iem Borgasem wszyscy przeciwnicy leżą u twych stóp. Oto zaczyna się końcowy test festiwalu życia, drogi do tonu Krewlot. Koniec Borgasa będzie początkiem władzy Kilgora Potężnego, który sam się ogłosił królem. Porażka nie wchodzi w grę. Masz tylko 3 miesiące pokonania Duke'a, tak więc czas może również układać się twoim wrogiem. Mamy jednego wroga, co jest dużym plusem. Mamy też dostajemy kapitał na start, nice. Mamy sporo bohaterów na start. A sam Kilgore jest dość silny, ma tarczę plus 4, więc z tym lepiej. Dobra, zanim podejmę jakiekolwiek dalsze kroki. Tu jest garnizon niewiadomy i to mnie niepokoi. Wataha hobgoblinów. Zobaczmy co jest wataha hobgoblinów. Ale watasz hobgoblinów, po zaskoczeniu kogo jest watacha hobgoblinów, one mają po ile? Po 5, czyli 90. Będę lekki myślał. Nie jestem pewien, czy to był najmądrzejszy z moich pomysłów, ale
bohaterowie magiczni są od tego, żeby zaczynać właśnie te silniejsze oddziały z magią. Tylko nie jestem pewien, czy ja to w ogóle wygram. Teraz jak o tym myślę. Jakbym miał coś obszarowego, to może. A tak to nope, ja to przegram. A hell. To było trochę zbyt optymistyczne. Przynajmniej jest o tyle dobrze, że nie każdy bohater musi przeżyć. Przy czym no i tak ten. I tak. Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli nie będziemy ich sobie aż tak łatwo zabijać. A że to była pierwsza, to nawet nie mogę powiedzieć, że mogłem sobie to zapis czytać. A bo to już wiem, żeby na tę grupkę nie iść raczej tam, nie iść raczej Oris. Tylko myśleć raczej innymi grupkami. Czy jest coś, czym Oris sobie tutaj poradzi? Ze zbieraniem darmowych rzeczy, I guess. Tych wielu zależą. Z tego, że kopalnia rudy jest mi potrzebna szybko, to lepiej będzie, jak się od razu tym zajmę. A 165. Lepiej. Ciekawe, czy ustawił się tak, żebym mógł strzelić je okręgiem? Pewnie nie. Zwłaszcza, że teraz będę miał pierwsze turę. Czy to zadziała? Ale mało. Niezaprzeczalnie zadziałało. Dobra. To zróbmy tak. Ty przekaż jednostki Gurnisonowi. Będziesz tylko zbierania teraz. A Gurnis może się bić. Mam wrażenie, że właśnie pełnię dokładnie ten sam błąd co chwilę temu, ale tym razem mam słowa. Więc tym razem na pewno się uda. Dałbym szybko walkę, ale moje AI rzuci się goblinami, rycerzami do walki. To jest mi mocno nie na rękę. Mam 4 moce magii, więc plusa 4 tury. ...62, trochę mało. To jest trzecia tura slowa, przy czym ja teraz mogę ich strzelić po prostu. Jest, jest fajnie. Na wilczych rycerzy już się nie będę tak zapuszczał, na to tym bardziej nie. Jak mnie co tutaj jest, że ten, że nie widać aż. Ale to pewnie będę miał okazję jeszcze sprawdzić. Okej, okay, czyli jedyne miejsce, gdzie mogę przejść jako tako, to tutaj do góry. A reszta to jest takie zgarnianie podstawowych rzeczy. Jest pewnie, nie zdziwię się, jeżeli tamten garnizon jest jak siatko. O mój Boże, a propos paskudnych rzeczy. Ups. Uroki tego, że mnóstwo to jest bardzo duży przedział, bo jest 20-50, z 20 mamy sobie poradzić bez problemu, z 50 jak widać. I już to nieco gorzej. Wydaje mi się za to, że z tym sobie poradzę. I to też bardziej na zasadzie, że jestem barbarzyńcą magiem ewidentnie, ale jak to wcześniej Sebastian określił, jest to jakaś metoda.
Nieważne jak, ważne, żeby się udało. Czy bardziej mi się opłaca? Wydaje mi się, że bardziej mi się opłaca Lightningiem strzelać pewno. Chyba, że akurat się ustawią jakoś sensownie. No i git. Dużo złota. Ty masz parę gnablinów. Weź oddaj parę gnablinów, co? Bo i tak ich nie potrzebujesz. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten początkowy obszar jest bardzo malutki. Więc tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, że tak powiem, jak dużo armii musimy zebrać, żeby przejść dalej. I czy w ogóle się to opłaca, żeby jakoś to bardzo zaszować. Wiecie co, slow. Slow z balistą to bardzo interesujące połączenie, nie będę kłamał. Jest mi też bardzo na rękę takie połączenie. Ach. Trochę siary. Uroków nie dam rady na chwilę obecną. I co, to wszystko będzie? Tak tak wygląda. Powiem szczerze. Mogę najwyżej dwa sobie w tym garnizonie. Najgorsze jest to, że to nie jest tak, że to jest garnizon nie do pobicia. Tylko zastanawiam się, czy będzie warty pobicia. Czy on na pewno jest do pobicia? Zobaczymy. Powinien być. Okej, on nie jest do pobicia. Żartowałem. Wydawało się, że jest do pobicia. Może jakbym miał pełną manę. Blisko wystarczająco, jak to nowy klasyk. Amulet wolnej woli. No ci rycerze powinni być za to. Jak najbardziej do pobicia. Behemoty w czwartym dniu. Moje ulubione. Uwielbiam, kiedy gra mi daje taką możliwość. No, taką gramu to nie jest coś, za co chce się zabierać z kolei. Ale na tych rycerzy już jak najbardziej podejdę. I to chyba na razie będzie wszystko, co mogę sensownie zrobić. Aby mogę ustawić jednostki na budynkach do rekrutacji i chyba tyle. Dobra, na takiego już raczej się nie będę rzucał, chociaż
A chyba ta czada na sobie sprawę, że mi niewiele da w sumie. Jakby mogę ją przekazać Gunnisonowi, jeżeli on ma być takim moim drugim bohaterem do zwiedzania. Wieża Komfortogrów. No i bym Stadela. Chciałbym sam, jak miałem możliwości. Mieć w tym tygodniu, żeby mieć już dwa behemoty na następny tydzień. Czy gdzieś jeszcze chcę iść? Dużo orków tu jest wszędzie. Próbuję zająć ten garnizon mimo wszystko. Ty tutaj spać. Ty tutaj spać. Ty idź po garnizon, ty tu śpisz. Zanim będę miał... Nie będę miał to, bo nie mam... tego. Bo nie mam rudy. Dziuk Boruga przesłała wiadomość. Niech wygra wojownik młodzieńczy, bo stara się nie czynić dużej krzywdy, o ile moi trzej kompanii mnie nie ubiegną. Czy to groźba, czy to groźba? Mam segment pytanie, czy nie popełniłem trochę błędu. A się przekonamy. Chyba nie. Behemota raczej nie stracę. Ile on ma 105? To nie, nie stracę. Jedne co to trochę szkoda ptaków. A tak to jeden lightning. Jeszcze jeden lightning i można iść dalej. I guess, że teraz się wrócę tutaj. Wiesz, orków zbuduję. Oni już niech czekają ten jeden dzień. W sumie to póki tu jesteś, to weź te tarcze. No i dobra, Anioł przyrostu z 5. Na szczęście nie walczyłem z zamkiem, bo to było absolutnie paskudne. Ale tak, ty bierzesz to, biegniesz tu, ty bierzesz to, biegniesz tu. Ty przekazujesz jemu to. No i dobra, niech tam, niech w takim razie Gunnison już biegnie zwiedzać tak bardziej agresywnie, że tak to ujmę. W sensie, że on, wydaje mi się, że może bić się z jednostkami tutaj. Może niekoniecznie z jakimiś gorgonami czy z czymś, ale... Poza tym powinno być ok. Ach... O Boże, ja nie mam tego. Ja nie mam gildi magów. Czekajcie. Zrobię sobie gildi magów tutaj. I zaczekam ten jeden dzień i dopiero jutro ruszę. To będzie miało więcej sensu raczej. Gierz niech też pobiegnie zwiedzać. Horda gryfów. Horda gryfów to trochę za dużo jeszcze. Przez to, że Kirgon ma mistrzowską inteligencję, to jednak trochę tej many by się przydało. No i dobra. Tego nie chcę, tego nie chcę. Maczugę mogę chcieć. Zastanawiam się, czy istnieje zakręcie, które jest bardziej uniwersalne w Heroesach niż Slow. Bo mam wrażenie, że bardzo rzadko są misje, w których Slow jest kompletnie bezużyteczny i to są właśnie głównie jakieś misje tego typu, jak mieliśmy te z zakonem, że na przykład bijemy się cały czas z jednostkami niewrażliwymi na magię. A poza tym? Slow prawie zawsze do czegoś się przydaje.
Kolejny zamek. To może być dobra rzecz. Zwłaszcza, że nie wiem, z iloma zamkami startuje mój oponent. Więc im prędzej się nimi zajmiemy, tym lepiej. Ty mam 20 litrów behematów, uwaga. To jest coś, co chcę jak najszybciej dla siebie ogarnąć. Łatwo bez set. Pytanie co jest w mieście. Praktycznie nic. Łatwiutko. To miasto też jest dość mocno ograniczone z tego co widzę. Więc to będę musiał mieć na uwadze. Mogłem się tego spodziewać w sumie, że nie będą dawać mi aż tak dużo. Aczkolwiek nie powiem bardzo, ale to bardzo dużo mamy tutaj jakichś tych... śmieję się widząc grupę chłopów pilnujących swych planów i bogactw. Bardzo dużo mamy jakichś budynków do rekrutacji. Na chłopów tutaj ta bohaterka z jednym goblinem sobie poradzi raczej. Podkreślenie słowa raczej. Chłopi mają praktycznie wszystkie statyki techniki jak się da poza prędkością. O. To było niebezpiecznie bliskie. Jakby wiem, że chłopi są słabi, ale tutaj mimo wszystko mogłaby zajść sytuacja, w której by mnie zdjęli przez to, że mam jednego goblina tylko. A tak to strzałki działają, to jest fajnie. Dobra, idziemy po gryfę, bo chcę moje behematy. Ile orków? Ile wszystkiego? No i git. Teraz oddawać mi moje behemoty. Na szczęście pierwsze te behemoty są bardzo tanie, więc weźmiemy je szybko, zgarniemy. Mnóstwo ogrów to już nie wchodzi w rachubę. No zamek. A po zamku mogę myśleć co dalej? Kolejne siedlisko behemotów. Jesus. Czy ja będę miał teraz jakiś przyrost 15 behemotów na turę? To będzie co najmniej interesujące. Nie będzie mnie stać na te wszystkie behemoty.
I Jorki z Majorki też jest opcja. Dobra, zaczekamy jeszcze tutaj na koniec tydzień, żeby zgadzać się jeszcze te dwa behemoty. Chociaż nie, wrócę do miasta. O. Z miasta zgadnę te behemoty, które tam będą. Z jednym tym to raczej nie ma co się dopuszczać. Duch Boga wysłał kolejną wiadomość. Chorostwo czasami się opłaca, samobójstwo też jest pewnym rozwiązaniem. Wow! Bro. Czemu taki jesteś? To było bardzo niemiłe, nieuprzejme. O, cholera, nie na słowa. To się źle skończy, prawda? Spojrzeć się nie skończy źle. A, bo dziś się skończy? A, nieważne. Wszystko będzie okej. Ja sobie poradzę. Wyjdźcie. Nie ma powodu do zmartwień. A, na tych gildy magów. Tu nic nie machnę z kolei i tu też za bardzo nie ma sensu nic machnąć. Bo mógłbym, ale to byłoby bez sensu w tej sytuacji. Dużo ptaszydeł tutaj. A cóż, tylko i swoją raczej mało uprzejmą odpowiedź, uświadamiając go, to może zajść swoimi gryźbami. Może tego na jakiś czas uciszy. Może pan je wsadzić sobie głęboko gdzieś. Czy jakoś tak. Ach. Jakieś dalsze upgrade? Nie, bo nie mam drewna. Chyba na wszystko praktycznie drewna nie mam w tej chwili. Chyba skoczysz do gilda zaraz po ogry. Opuszczona kopalnia z pytań troglodytów, którą nic nie zrobi niestety. Boże. Czy ja mam przyrost 6 behemotów? To jest chore, zwłaszcza jak na to, że mam bohatera, który się w nich specjalizuje. Absolutne szaleństwo. Weź te ogry. 32 ogry, całkiem dużo. Tak, tak, tak pójść na czarodzieja ich pobić. Pobiłbym czarodziei i miałbym z tego ulepszone behemoty. To jest bardzo dobry deal. To muszę to uważać, bo nie wiem, czy kolega mi nie wyjdzie naga. A zdaje się być relatywnie silny. Zobacz, to coś jeszcze zostało. Z tej integrodami powinienem sobie poradzić po tym wszystkim. Chciałbym wiedzieć przynajmniej. Ty... Możesz tu spać na razie. Górnis, górnis. Czy to się idziesz bić? To jest dobre pytanie. Czy on jest w stanie się tam bić? Tak samo jak dobre pytanie, czy ja to wygrywam? Zdobyć coś bardziej obszarowego tutaj, mam wrażenie.
Tak, na przykład na inny bohaterów mamy elektron zimna. Ciekawe, jak to będzie kopalnia. Chciałbym, żeby była złota albo kryształów. Ale się nie nastawiam. Siarki, laboratorium alchemika. Unlucky. A, bajalo. Też czuję, że tego pożałuję teraz. Nie, muszę je spowolnić. Nie ma szans, że to zrobię bez tego. Za bardzo ryzykuję tym, że będą mi zabijać spojrzeniem jednostki. A tego wolałbym uniknąć, zwłaszcza w kontekście na przykład behemotów. Ale chyba tak to w ogóle bez cacie obejdzie. Bo je tak ostrze... Jadnemy. Zapominam, że balista jest zawsze ostatnia. Starożytne behemoty i zwykłe behemoty. Nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo nie podoba mi się to, co widzę. Co ty masz wszystko na myśli? Czy ty chcesz się bić? Najgorsze jest to, że ona pewnie chce się bić. I mocno nie leży mi to w mojej gestii. I co, będziesz przede mną uciekać, co? Łaj, to głupia. Horda hydr. Która nie chroni absolutnie niczego. To bardzo ciekawy efekt. Też może porozmawiać, przyjaciółko? Patrząc po statystykach, ona bardzo chce porozmawiać. To co my tu zrobimy? Ma trochę mana, ale nie wiem, czy to zabierz taką różnicę. Ace chyba prosto? Największe zagrożenie zostało zażegnane, to na pewno. Wilków mi trochę zabija, ale to nic nie szkodzi. Co my tu mamy? Ona mi raczej ucieknie prosto z tej walki, tak czuję. Dziewięćdziesiąt nie zabija niestety. Z drugiej strony istnieje szansa, że jeżeli nie zabije, to że ona nie ucieknie z tej walki. Nice. Tylko pytanie, bardziej mi się opłaca po 12 minus 3, czy bardziej mi się opłaca po 4 do wszystkiego? Po 4 do wszystkiego, bo ja tak magii używam. Więc nie ma sensu za bardzo zmieniać naszej tarczy w chwili obecnej. Ale co my tu? Kaman. Barzek, Horda Viven, Jesus. Poproszę wszystkie starożytne behemoty, jakie macie i idziemy dalej. Tu się zajmę wykupywaniem każdej jednostki, jaka istnieje. Tak przy okazji. Nagrodę sklepu brakuje mi fortuogów, fanta brakuje mi drewna. Dobrze. Rozumiem. Mnóstwo wielkiego ogra. Może jak tędy chcę przejść po prostu? Okej. Okay. Ewidentnie chciałem tędy przejść. Interesujące.
Inteligentny krek, krek. Tego już dawno nie grali. To mogło zacząć źle, ale this is fine. No lepsz. Spróbujmy slowem ich potraktować. Powinienem dzięki temu go zabić chyba. Tak, że mi nie ucieknie. Nice. Magia powietrza się zawsze przydaje. Lećmy dalej. Ja muszę dookoła przejść, prawda? Tak, ja muszę przejść dookoła. Co, przekaż mu behemoty zawsze. Behemoty zawsze w cenie. Weź tak. Weź tutaj. Weź też po behemoty. Brakuje mi wszędzie drewna bardzo mocno i mnie to mocno niepokoi. Jak znaleźć brak nowych wiadomości, to dobrze. Teraz możesz koncentrować się na tym, jak pokonać tego głupca. A tam głupca od razu. Mam dwa taka mowa nienawiści, że to głupie co tak. To bardzo niemiłe z ich strony, moim zdaniem, że od razu od głupców wyzywają. Swoją drogą, ja nie chcę nic mówić, a tam są kolejne behemoty. Zaraz będę mógł sobie zadawać pytanie, jak duży może być przyrost behemotów w ciągu tygodnia i odpowiedział chyba ewidentnie będzie tak. Wiecie co... Gdzieś chyba... Ja nigdzie nie mam targowicha. O mój Boże. Bo chciałem powiedzieć, że sobie wezmę targowicho. Ale nawet tego nie mogę. Coś mogę pobić. No swogów to trochę za dużo chyba. Grupę roków to już prędzej. Ach. One były twardsze niż myślałem, ale nic się nie stało. A w końcu mam ogrę. I to oznacza, że na następnej turze powinien też mieć normalnie cyklopę. Ten jeden losowy kapłan, nie mam pojęcia. Wróć, to jest ten bohater. Już chciałem strzelać, w sensie się zorientowałem, że tym bohaterem bym to robił. Ciebie. Nice. To jest jedna z tych pustych miast. Znaczy pustych, w miarę pustych może. To jest lepsze określenie. Zastanawiam się, czy to kolejna z tych map, która jest względnie symetryczna, bo to chyba wygląda. No nie, to chyba, jak tak o tym myślę, to nawet bardziej szanuję takie właśnie symetryczne mapy, aniżeli
takie, gdzie przeciwnik ma bardzo dużą przewagę na start. No też rozumiem dlaczego zazwyczaj ją mają, tak? Bo AI jest generalnie jednak, delikatnie rzecz ujmując, nie najinteligentniejsze. A ty masz wciąż dwa wiedzy. I rozumiem, że to jest właśnie zrobione z myślą, żeby AI nie robiło... Znaczy, żeby AI właśnie miało jakąś tam dobrą... z taku lepszego określenia przewagę. Kamahan! Z tymi modelami, no... To jest jeden behemot. Wy czekacie na wszystko. Idzie do mnie bohater. Jak silny jest. Terek. Na wszelki wypadek to wykupię rzeczy. Zwłaszcza, że sporo hobgoblinów wpadło. Po behemoty skocz, ty też weź behemoty. Okej, okay, czyli ten kolega do góry ucieka, tak jakby tam coś było. Ej, nie wykluczam, że tam coś rzeczywiście jest, jako tako. Stawić nie zaszkodzi, to na pewno. Behematu zostaje tygodniowo. 10. To jest kompletnie popsute, przysięgam. Ta cała mapa to jedna wielka Behemotlandia. Ludzie często narzekają na konflikt, że jest niezbalansowany, jeżeli chodzi o ten. O... to ile dostaje się Feniksów. Więc to ile tutaj dostałem behemotów jest tym bardziej dumne. A to ja sam już wszystkie mam, no dobrze. Więc to, to jest to. Ja tak naprawdę mam wrażenie, że sporo rzeczy mógłbym robić dosłownie, zbierając tylko i wyłącznie behemoty. Czy mi się wydaje w ogóle, czy zostało wszystko to, co jest tam na górze? Cokolwiek by to nie było. Imgifer, tam jest Boragus, który ma jakieś miliony armii. I przez to te wszystkie behemoty mi się przydadzą. No i żeby nie było, ja bym się absolutnie nie dziwił. Po prostu byłoby to co najmniej ciekawe. Mnóstwo cyklopów. No, nie jestem pewien, czy chce się za nie zabierać. Chcemy, żeby dało się jakoś łatwo w miarę sprawdzić, czy dany budynek był już użyty w tym tygodniu do rekrutacji jednostek. Bo czasami to nie jest aż takie oczywiste. Tylko trzeba wchodzić właśnie tak, jak ja wchodzę. Książę Boragus. To rzeczywiście książę Boragus. Czy ja mogę po prostu teraz już pobić?
Zobaczmy. Przekaż wszystko, co najlepsze, to? Zobaczmy. Ja ewidentnie mogę go pobić, tylko... To nie będzie aż tak oczywista walka przez to... Że on ma dość silną magię. To raz. Wait a minute. Czy on mnie rzucił? Nisko tyle w zakręcie, tylko działają chyba. Right, right. Zapominam. Mam wrażenie, że to nie pierwszy raz, kiedy dzieje się dokładnie to samo. Pamiętaj, jeżeli tylko moje behemoty będą w stanie tam przejść, to to jest wygrane. Ale dopóki moje behemoty tam nie wejdą, to to nie będzie aż takie oczywiste. O, doskonale. Czy mam coś, co mi się przyda? Tarcza. Tarcza na pewno mi się przyda. Dość sporo behematów mi zacznie umierać, niestety. Kurde, myślałem, że może bramę otworzą. Nie, mam wrażenie, że to i tak jest po prostu już wygrane. Znaki zapytania. Nie widzę, co tutaj mogłoby mi przysporzyć większych problemów. Nice. Już tylko zaczekać, aż będzie moja tura na behemotę. Hello. On też miał tarczę lwiej odwagi i miał chyba plus 12 do wiedzy. To by wyjaśniało, skąd miał tyle wiedzy. Wait a minute. Obalić króla. Wait a minute. Okej, okay, czyli muszę po prostu pokonać wszystkich wrogów, a nie tylko ten. A nie tylko... zabić tego. A nie tylko zabić Boregusa. A okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Czyli muszę gdzieś jeszcze ich jakiegoś bohatera znaleźć. Yep. Są tu jakieś jednostki? Niby są, ale... On to zaatakuje. Ja będę chciał przejść na... O mój święty Boże, co... Co to jest za bohater? Chodzi mi głównie o to, ile ma ten, ile ma magii. Jesus. W każdym razie mogę sobie zająć to miasto i zaczekać sobie, bo mnie będzie musiał tu... Albo tu zaatakować, albo pójść do drugiego miasta. Naprawdę? Tak się chcemy bawić? On mnie teraz będzie ganiał z miasta do miasta. Na szczęście ten bohater może już umierać. Ja chcę się z nim spotkać w otwartym polu, bo... ganianie się z magami w miastach jest frustrujące po prostu. A propos... Planuję mi uciekać przez najbliższe 15 godzin? On wie, że celem mojej misji jest tylko i wyłącznie... moim celem jest tylko i wyłącznie pokonanie wrogów i mogę przegrać na czas.
Więc teraz będzie biegał dosłownie od miasta do miasta, bo ma większą logistykę, że na czas przegrał. Absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć. Chyba, że w końcu gdzieś się zatrzyma. Gdzie on poszedł? To on poszedł. Chyba tam chyba go złapie, right? Right? Zrobię sobie krzywdę teraz. Bo nie widziałem, gdzie on mi uciekł. Jeszcze raz. Tu. O, tym razem mnie zadkował. No patrzcie. Jakaś część nie chciałaby wierzyć, że te 22 behemoty, które mam, to wystarczająco. Ale jednocześnie wiem, że ja to przegram. Bo różnica w statach jest za wysoka. Yep. Nie, już tak mnie to widać. Jedyne pocieszenie, jakie mam w tej chwili, to jest to, że jeżeli pokona mu bohatera, to on już nie będzie mógł. Nie będzie mógł dalej jednostek. Znaczy bohater w kolejnych robić. O, to chciałem powiedzieć. Te miasta są puste, więc whatever. To bohaterka jak pobijać się nikt nie stanie. Dobra. Spróbuję go tutaj drugiej strony też. Zobaczę, czy mi to wyjdzie. On jest za szybki. Pomoc. O mój Boże, ją w teleport teraz wejdzie, co? Ja już to czuję, jak on wchodzi w teleport. I am going to end this all. O mój Boże, to była armia. To będzie autosave. Najgorsze jest to, że tego taktyka sprawia, że walki się przedłużają. Bo tak to bym dał po prostu quick battle. Cześć, ja tu wracam. No zwłaszcza tych behemoty bym nie chciał oddawać mimo wszystko. To teraz to drugie miasto ma jeszcze... O mój Boże. To jest mój koniec. Ja już nie chcę. Ja dosłownie już nie chcę.
zajmę te miasta na razie. Bo ja wiem, że on tam wykupił te wszystkie behemoty. No dobrze. O mój Boże, czy on chce się jeść w mieście? Guys. Zaskoczył mnie tym bohaterem. Well done. Ja właśnie patrzę, że też ilość oddziałów mi się nie zgadza. To wiele wyjaśnia. To też wiele wyjaśnia. Oni jeszcze ten zamek zajęli. O mój Boże. Zajęło to odrobinę dłużej niż powinno. Odrobinę dłużej. I zasiadłem na tronie Kreblodu. Oto zaczyna się me panowanie. Jestem królem. Kilgot król, Kilgot król. Przynajmniej nie oszust. Tylko pięki. Ej, to czwarta kampania z tej, której porobiliśmy, jeżeli chodzi o wynik. Nie tak źle. Co nam jeszcze zostało? Igalnie, co... Czemu ja to nie zaliczone? Boję się. Oh no. Jeszcze mamy gość Sadelo. Też czuję, że na następny tydzień przejdziemy sobie do Shadow of Death. Oj, tak, tak, będzie Shadow of Death robiony na następnym streamie. Oj, tak, tak, już to czuję. Oj, tak, tak. Żeby nie było, ja prawdopodobnie nie żartuję z tym, że patrząc po tym, co zobaczyłem, będzie Shadow of Death, bo pierwsze musiałbym grać Shadow, a po drugie nie zapisał mi się pokazać z jakiegoś powodu w kampaniach. Anyways, na dzisiaj to było na tyle. Powinniśmy się widzieć w poniedziałek na TDS-ie. Do czasu trzymajcie, po. Cześć.